Jest 26 sierpnia Kryspina Rogowska. Witam i zapraszam na teledzień. dzień. Zakład Ubezpieczeń Społecznych do końca sierpnia czeka na wnioski od pracodawców, którzy zainteresowani są dofinansowaniem do projektów poprawiających warunki pracy. Wnioski można składać w formie elektronicznej i papierowej. W ramach tarczy antykryzysowej ZUS umorzył składki za marzec, kwiecień i maj dla około 2 milionów firm na kwotę około 12 miliardów złotych. W praktyce ochroną objęto 6,5 miliona miejsc pracy. Kwota umorzenia byłaby jeszcze większa, ale niektóre firmy, omyłkowo lub z powodu obaw, opłaciły składki za kwiecień i maj, choć wnioskowały o zwolnienie za te miesiące. Przedsiębiorcy mogli starać się o zwrot nadpłaconych składek, z różnych względów część z nich jednak tego nie zrobiła. Zaobserwowaliśmy ten problem już w marcu i w wyniku poprzednich zmian legislacyjnych za ten miesiąc zwolnienie przysługuje bez względu na fakt opłacania składek albo posiadania nadpłaty. Analiza stosowania prawa w kolejnych miesiącach wykazała, że konieczne jest wprowadzenie tej zasady również w odniesieniu do kwietnia i maja. Natychmiast zaproponowaliśmy zmianę przepisów, i nasza propozycja została pozytywnie przyjęta. Dzięki zmianom więcej firm będzie mogło w pełni skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Zakład co roku informuje wszystkich płatników o ich saldzie w ZUS. Dzięki temu mają pełną wiedzę na temat tego, czy posiadają nadpłatę, albo zadłużenie. Po uruchomieniu tarczy antykryzysowej, ZUS szeroko informował, że płatnicy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie ze składek, a posiadają nadpłatę w ZUS, powinni złożyć wniosek o jej zwrot w przeciwnym razie nadpłata pokryje należności za zwolnione miesiące. Obecna nowelizacja wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców. W województwie łódzkim są 34 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą jednego dziecka, dwóch nastoletnich dziewczynek, siedmiu młodych kobiet, dziewięciu kobiet w średnim wieku, dwóch kobiet w starszym wieku, trzech młodych mężczyzn, sześciu mężczyzn w średnim wieku oraz czterech mężczyzn w starszym wieku. To osoby od 10 do 88 roku życia. Mamy też dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 48 osób po leczeniu otrzymało dwa wyniki ujemne i są zdrowe. 5110 osób zostało łącznie zakażonych w województwie łódzkim, 953 są aktualnie zakażone, 25 osób jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia, 2321 osób jest objętych kwarantanną, a 327 nadzorem epidemiologicznym, 3924 osoby zostały uznane za zdrowe, poprzedniej doby wykonano 2077 testów. Sterty śmieci pozostawionych w lasach czy parkach stają się powszechnym problemem. Wiele osób nie kryje oburzenia na takie działania. Gmina Szczercowa wystosowała apel do swoich mieszkańców o porządek i troskę o wspólne dobro. W lasach i parkach w kontakcie z naturą można zaznać spokoju. Ciepły dzień i spacer to dla wielu osób ulubiona forma relaksu. Zdarza się jednak, że podczas spacerowania można natknąć się na śmieci. I mimo, że koszy w tym miejscu nie brakuje, to jak widać, niektórym osobom trudno wrzucać śmieci do pojemnika. Gmina Szczerców mówi stanowczo nie takim praktykom. Na stronie gminy urzędnicy zwracają się z prośbą: sprzątaj po sobie i po innych. Pomóż oczyścić gminę, utrzymując porządek w miejscu w miejscach publicznych. Gmina przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku schodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Co ważne, za właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub Użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, w tym m.in. najemców. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania władz samorządowych, ale przede wszystkim współpracy i dobrej woli samych mieszkańców. To przecież od nas zależy, czy otaczające nas środowisko będzie przyjazne. Poza tym stan najbliższego otoczenia bezpośrednio świadczy o nas. Przygotowanie szkół i przedszkoli podległych miastu do rozpoczęcia nowego roczku szkolnego to jeden z głównych punktów jutrzejszej sesji Rady Miasta. Radni dowiedzą się zarówno o ilości oddziałów szkolnych i przedszkolnych, wykonanych remontach w placówkach, wydatkach związanych chociażby z zakupem podręczników, jak i o formach wsparcia, na jakie mogą liczyć uczniowie, szczególnie ci z niepełnosprawnościami. Przekazany zostanie również raport z kontroli przeprowadzonej przez urząd strażników i policjantów w placówkach. Będzie mowa również o przygotowaniu tych jednostek do pracy w reżimie sanitarnym związ... Związanym z koronawirusem. Podczas sesji radni zdecydują również o tym, czy w mieście kontynuowane będą patrole ponadnormatywne policji współfinansowane przez miasto i czy Rada zdecyduje się na przekazanie środków na zakup pojazdów dla tej jednostki. To tylko niektóre zagadnień, które będą omawiane podczas sesji. Obrady mają charakter otwarty, ale ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem, udział publiczności jest niemożliwy. Przebieg sesji będzie można śledzić w internecie. Początek o godzinie 10. Blisko 40 stoisk ze zdrową żywnością, wyrobami rękodzielniczymi i jako warsztaty 30 sierpnia na zakończenie lata w Bełchatowie zorganizowane zostaną ekotargi w harmonii z naturą. Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z wielu imprez, które zwyczajowo latem organizowane były w Bełchatowie. Na zakończenie wakacji postanowiono jednak zorganizować ekologiczne targi. W parku przy Muzeum Regionalnym od godziny 13 do 19 na mieszkańców czekać będzie wiele atrakcji. Będą stoiska z ekologicznymi produktami, z kosmetykami, rękodziełem czy zdrową żywnością. Od godziny 13 do 16 prowadzone będą warsztaty i prelekcje. Najmłodsi będą mogli obejrzeć spektakle. Takle teatralne, a ci, którzy chcą być bliżej natury, będą mogli wziąć udział we wspólnych zajęciach z jogi. Dodatkowo osoby, którym czystość środowiska leży na sercu, będą mogły od godziny dziewiątej wziąć udział we wspólnym sprzątaniu lasu, które zakończy się ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami, start sprzed nadleśnictwa bełchatów. Biorąc udział w wydarzeniach, należy pamiętać o środkach ostrożności związanych z epidemią koronawirusa. Tegoroczne gminne święto plonów różnić się będzie od pozostałych. W Drużbicach podjęto decyzję o organizacji dożynek, ale w okrojonej formie ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. W związku z reżimem sanitarnym program wydarzenia będzie różnił się od ubiegłorocznego, informuje wójt gminy Drużbice Tomasz Głowacki. Chcąc zachować piękną tradycję podziękowania rolnikom za trud, a Panu Bogu za plon, uroczystą dziękczynną mszę świętą zaplanowano w niedzielę 30 sierpnia o godzinie w godzinie 11.30 przed Kościołem, pod wezwaniem Świętego Rocha w Drużbicach, ma ustawić się korowód dożynkowy. Msza rozpocznie się w samo południe. O oprawę uroczystości zadbają lokalne zespoły, ale babki oraz młodzieżowa orkiestra denta, suchcice i okolice. Po mszy nastąpi ceremoniał dożynkowy związany z przyjęciem wieńców dożynkowych i obrzędem przekazania oraz dzielenia chleba. W dzisiejszym wydaniu tyle dnia, to wszystko co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja zapraszam na jutrzejszy serwis o godzinie 20.00.